Jest to stara cerkiew połnicka. W XIX wieku stała się kościołem katolickim i przez wiele lat była jedynym istniejącym kościołem w Wisznicach. Następnie po powstaniu nowego kościoła przeszedł w nowe miejsce. I to miejsce pozostało i w latach 70. W 1978 roku to miejsce spłonęło i było zupełnie nieużytkowane, wyglądało fatalnie. To było miejsce, które straszyło. Bardzo chcieliśmy to zmienić i już od początku myśleliśmy o tym, wiedzieliśmy, że sami bez środków zewnętrznych nie damy rady, ale udało nam się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w poprzednim budżecie unijnym i zrealizowaliśmy w 2010 roku projekt rewitalizacji tego miejsca i powstało Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Ponieważ właścicielem kościółka, starego kościółka, tak na niego mówimy w Wisznicach, jest parafia w Wisznicach, natomiast na podstawie trójstronnej umowy między parafią, gminą Wisznica i gminnym ośrodkiem kultury administracją tego miejsca w tej chwili zajmuje, czy administruje gminny ośrodek kultury w Wisznicach. Natomiast gros środków na utrzymanie tego budynku łoży gmina Wisznice. I w tamtym momencie, w momencie kiedy to miejsce zaczęło żyć, zaczęliśmy mieć problemy z podłogą i musieliśmy tą podłogę wymienić i stąd realizacja dwóch projektów. Projektów finansowanych z BLGD, z Bialsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Oczywiście finansowanie poprzez BLGD, ale są to środki unijne i udało nam się pozyskać środki na po pierwsze zrobienie ogrzewania w tym kościółku, po drugie właśnie na zrobienie podłogi kamiennej, bo takie było zalecenie konserwatora zabytków. Remont kościółka był dwuetapowy. W pierwszym etapie, dwa lata temu, została zamontowana pompa ciepła. Prace wiązały się z wykonaniem pomieszczenia technicznego poniżej poziomu terenu. Piwnica pod prezbiterium. Została zamontowana pompa ciepła, zostały wykonane odwierty. Wewnątrz budynku kościoła to też taka ciekawostka jest, nie na zewnątrz, tylko są w budynku. Została wykonana również podbudowa betonowa, w której zostało ułożone ogrzewanie podłogowe. I to był pierwszy etap pracy. Natomiast w drugim etapie, który odbył się rok temu, została ułożona posadzka z kamienia, z granitu. Pierwszy etap prac kosztował 240 tysięcy złotych, na który też ksiądz dostał dofinansowanie. Drugi etap prac kosztował 90 tysięcy złotych. Jest to moment, kiedy to miejsce znowu zaczyna żyć.